Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. To program Miłosz Kłeczek zaprasza. Druga część, gość specjalny Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dobry wieczór, panie przewodniczący. Witam pana redaktora, witam państwa. Skandaliczne to, co wydarzyło się dzisiaj w polskim Senacie, kiedy przedstawiciel konstytucyjnego organu, który jest niezależny od władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej, no, cenzuruje się to, co pan przewodniczący chce powiedzieć, może powiedzieć. Szkoda, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, nie napisała panu sprawozdania za tamten rok, bo wtedy nie miałaby żadnych pretensji co do treści, jakie pan prezentuje. No, był nawet taki moment, że jak bardzo chcę mieć wpływ na przemówienie moje i moje sprawozdanie, to zapraszam na mównicę i proszę je wygłosić. Rzeczywiście miało to miejsce, takie no, wydarzenia, które no, nie powinny się zdarzać. Cenzurowanie wypowiedzi przewodniczącego organu konstytucyjnego jest jednak czymś wyjątkowym. Polska jest krajem póki co wolnym. Konstytucja powinna obowiązywać, czyli wolność słowa, i cenzura jest zakazana. Natomiast rzeczywiście pani marszałek Kidawa-Błońska usiłowała, przerywając mi, wpłynąć na treść mojej wypowiedzi. Zaczęło się to w tym momencie, kiedy po omówieniu roli regulatorów w krajach Europy i Zachodu cywilizowanego, roli regulatorów mediów audiowizualnych, doszedłem do wydarzeń, które miały miejsce pod koniec zeszłego roku, wydarzeń 23 roku, a sprawozdanie dotyczyło 23. Ona wtedy, gdy zacząłem mówić o bezprawnych działaniach rządu pana Donalda Tuska i ministra Sienkiewicza, no w tym momencie im przerywała, mówiła, że ma mówić na temat, jakbym mówił nie na temat. I za każdym razem, gdy to się pojawiało, no, gdy pojawił się ten fragment, usiłowałem dokończyć, no to zawsze mi przerywała, w końcu zarządziła przerwę. Pozwoli pan, że my to pokażemy, żeby nasi widzowie wiedzieli, o czym rozmawiamy. Pan przewodniczący dzisiaj w Senacie przedstawiał sprawozdanie z działalności Krajowej Rady za rok 2023. Szczerze mówiąc, ja myślałem, że standardy, które do Senatu wprowadził marszałek Grodzki, są już skrajnie nieparlamentarne i gorzej tam być nie może. Ale za czasów pani Kidawy-Błońskiej jest jeszcze gorzej niż za czasów marszałka Grodzkiego. Kiedy pan przewodniczący chciał powiedzieć, co wydarzyło się w końcówce ubiegłego roku, kiedy nielegalnie przejęto Telewizję Polską, odebrano mu głos. Ta nowa, demokratyczna, parlamentarna większość. Organy regulacyjne mediów audiowizualnych w Europie i USA pełnią podstawową rolę w zapewnieniu, że media działają w sposób etyczny, uczciwy i zgodny z prawem, służą interesowi publicznemu poprzez promowanie pluralizmu i innowacji oraz chronią obywateli przed nadużyciami biznesu i egzekwują przestrzeganie prawa prasowego oraz medialnego. Dlaczego o tym mówię? Otóż działania rządu koalicji 13 grudnia w końcu roku 2023, roku sprawozdawczego, doprowadziły do tego, że bardziej niż kiedykolwiek Krajowa Rada musiała wystąpić w obronie obywateli i integralności mediów publicznych w sytuacji ich zawłaszczenia przez władzę wykonawczą i bezprawnej likwidacji. Rada jest niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej i to zapewnia jej zapisana w ustawie kadencyjność. I korzystając z tej niezależności, Krajowa Rada stanowczo sprzeciwia się zarówno likwidacji mediów publicznych dokonanych przez ministra kultury. Bardzo przepraszam pana, ale chciałabym, żeby pan nie zgłaszał sprzeciwów, tylko opowiedział, co zrobiła Krajowa Rada przez ostatni rok, a nie składał sprzeciwów. Pani, proszę złożyć sprawozdanie, to nie jest manifest polityczny pana przewodniczącego. Pani marszałek, jestem przedstawicielem organu niezależnego od władzy ustawodawczej i wykonawczej. W związku z czym proszę nie zwracać mi uwagi i nie ograniczać swobody mojej wypowiedzi. Krajowa Rada stanowczo sprzeciwia się zarówno likwidacji mediów publicznych dokonanych przez ministra kultury, jak i bezprawnych ingerencji w program telewizji i radia publicznego. Szanowni państwo, ogłaszam 15 takich minut jak bezprawne przerwy. Zawieszenie nadawanie programu TVP Info oraz nieuzgodnione z Krajową Radą zmiany programowe. Panie przewodniczący, ja rozumiem, że kwestia przejęcia mediów publicznych do dzisiaj jest bardzo niewygodna. Oni się boją tego, co zrobili chyba, dlatego to jest temat tabu, o którym nie należy rozmawiać. Tyle, że jak czytam w Konstytucji, Krajowa Rada, której jest pan przewodniczącym, stoi na straży wolności słowa i prawa do informacji. A co robiła Telewizja Polska? I interesu publicznego w mediach. Nie tylko publicznej, ale w ogóle w mediach. No cóż, Telewizja Polska w czasach przed 20 grudnia była pewnym równoważnikiem przekazu medialnego mediów komercyjnych, bo w Polsce
likwidacja mediów publicznych służy temu, żeby domknąć system medialny i żeby obywatele nie dowiedzieli się o skutkach rządów Donalda Tuska. I zresztą ja to powiedziałem podczas tego wystąpienia. Mi udało się dokończyć to wystąpienie. Potem była sesja wypowiedzi posłów. Trzeba tu powiedzieć, że podczas tej przerwy zarządzonej przez panią marszałek byliśmy, ja i pani minister Karp, która była ze mną na sali, byliśmy atakowani słownie w sposób całkowicie chamski przez senatorów. To zdumiewające po prostu. Izba refleksji. To po prostu zdumiewające. Ja zresztą po wznowieniu tego posiedzenia powiedziałem o tych zdarzeniach, ale w trakcie mojej wypowiedzi także były odzywki całkowicie nie na miejscu z punktu widzenia kultury osobistej, ale także kultury politycznej tych polityków. Potem były te wypowiedzi, które odnosiły się do mojego wystąpienia, ale także nie na temat, bo na przykład pan senator Kwiatkowski opowiadał jakieś historie dotyczące kampanii, reakcji Krajowej Rady na kampanii, podczas kampanii wyborczej prezydenckiej w 2019 roku. No ja jestem i ta Krajowa Rada od 2022 roku, od października 2022. W związku z czym nie mieliśmy nic do czynienia z tym, ale pan Kwiatkowski oczywiście w ramach swojej wypowiedzi do tego nawiązał. Jeszcze jedna rzecz tam była, po prostu takie personalne ataki zupełnie niezwiązane z tematem. To jest jakby element nagonki na przewodniczącego, ale także na Krajową Radę, po to, żeby po pierwsze zniszczyć reputację, po drugie, żeby w oczach społeczeństwa zdyskredytować ten organ. Panie przewodniczący, ale to jest jednak pewien nowy wymiar standardów, czy braku standardów polskiego parlamentaryzmu, kiedy mamy przedstawiciela organu konstytucyjnego, któremu władza odbiera prawo do swobodnej wypowiedzi. Pan wypełnia swój ustawowy obowiązek, przedstawiając te sprawozdanie za działalność tego podmiotu, którego pracami pan kieruje. Z drugiej strony możemy uznać, że ta władza po prostu pana nie uznaje, bo przecież chce pana postawić przed Trybunałem Stanu, dlatego odbiera panu dzisiaj prawo głosu, bo już za chwilę chciałaby postawić panu bardzo konkretne zarzuty. Znaczy, to są dwie rzeczy. To, że chciano mi zamknąć usta podczas tej sesji parlamentu, znaczy podczas tego fragmentu obrad Senatu, dowodzi tego, że ci ludzie dobrze wiedzą, co się stało 20 grudnia i co oznaczały te działania ministra Sienkiewicza. Zresztą to w prawie expressis verbis powiedziała jedna z pań senator, która zabierała głos w trakcie tych wypowiedzi po moim wystąpieniu. To jest też ciekawe, że oni, wiedząc o tym, że łamią prawo, usiłują to zakrzyczeć w jakiś sposób i też odebrać mi głos, żebym nie mówił tego wprost. Druga sprawa, jeżeli mówimy o normach parlamentarnych i o wydarzeniach dzisiejszego dnia, to mam wrażenie, że ta strona, która dokonała tych czynów związanych w mediach publicznych, zdaje już sobie sprawę z tego, że to były działania całkowicie bezprawne, bo taka jest obiektywna ocena. Tutaj żadne usprawiedliwienia wyższą koniecznością czy innymi tego rodzaju sprawami w ogóle nie wchodzą w grę. Po prostu złamano prawo i to bezwzględnie. Każdy, kto patrzy obiektywnie na te zdarzenia i na kodeks karny i na przepisy konstytucji, wie, że złamano prawo i od tego się nie ucieknie. To pytanie takie, które dzisiaj gnębi też naszych widzów, bo do państwa dotarła informacja najważniejsza, że w tamtym tygodniu Krajowa Rada, na czele której stoi pan przewodniczący, przyznała Telewizji Republika koncesję na nadawanie na multipleksie 8 ogólnopolskim. Teraz słyszymy, że ta decyzja będzie zaskarżona do sądu. Podmioty, które brały udział także i starały się o koncesję, a nie otrzymały, chcą zaskarżyć decyzję do sądu. Jeden z członków Krajowej Rady mówi, że być może przesłanki te ekonomiczne, finansowe nie zostały prawidłowo rozpoznane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Jak pan na to patrzy? Kogo tak bardzo boli, że Telewizja Republika, która odnotowała nienotowany wcześniej na polskim rynku w bardzo krótkim czasie sukces wzrostu oglądalności, będzie mogła poszerzyć swoją działalność? Bo Krajowa Rada mówi, że ta decyzja została podjęta w interesie społecznym. Tutaj słyszymy, że są jakieś przesłanki, żeby nam jednak zablokować te koncesje. Czy rzeczywiście stoimy u progu? Czy możemy stracić te koncesje, mówiąc wprost? Ja nie widzę przesłanek do tego. Jeżeli chodzi o wypowiedzi pana Kowalskiego, który jest członkiem Krajowej Rady, który
z oburzeniem powiedział, że nie będzie brał udziału w tym głosowaniu nad koncesjami tego MUX-a 8, a na moje pytanie, czy ogląda telewizję Republika, powiedział, że nie ogląda. No to no każdy może powiedzieć w wolnym kraju, co mu się żywnie podoba. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, oficjalnie nic nie wiem na temat żadnych pozwów czy składania jakichś wniosków do sądu o zmianę trybu tego konkursu. Jak się pojawią, będziemy się zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Natomiast decyzja jest na etapie uprawomocniania. Jest jeszcze ta procedura związana z uzgodnieniami z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. One powinny potrwać około tygodnia, dwóch tygodni. Ja wtedy, jak ona, to postanowienie przez pana prezesa UKE zostanie wydane co do tam technikaliów tej koncesji, no to wtedy ja wydam decyzję na mocy przepisów, że decyzję koncesyjną dla tych dwóch podmiotów, które ten konkurs wygrały, czyli Republika i Telewizja w Polsce 24. Tyle, taka jest procedura. A czy tam będzie się oburzał, że tak już zresztą pan profesor Kowalski mówił, że prawicowa telewizja, czy dwie prawicowe telewizje dostały koncesję. Ja tutaj widzę no, pewnego rodzaju, w cudzysłowie, rasistowskie podejście. To znaczy, że rasizm jest pewnym dyskryminacją ze względu na pewne cechy, prawda? Narodowe, charakteru czy rasy. Ale także w Polsce osoby o poglądach konserwatywnych są przez tę elitę lewicowo-liberalne po prostu traktowane jak podludzie. I tutaj widzę te przejawy tego, nazwijmy to, rasizmu w stosunku do takich telewizji jak Telewizja Republika czy Telewizja Polska. Dlatego miejmy nadzieję, że będziemy umacniali cały czas swoją pozycję. Bardzo panu dziękuję. Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziękuję panu. Dziękuję. A już za chwilę szeroka debata z politykami. Będziemy rozmawiali o decyzji Donalda Tuska w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo dzisiaj szef rządu ogłosił swoje plany, jaka przyszłość czeka CPK.